martwi mnie stopień realizacji. Okazało się, że dwie osoby, dwóch nauczycieli, zaliczyło sobie do stażu pracy w gospodarstwie rolnym i w wyniku czego nabyły uprawnienia do jubileuszówek. Dlatego jest to zwiększenie, to nie jest konkretne dla konkretnych osób. No właśnie chciałbym wiedzieć, co dalej tam, co więcej, na co te więcej. Dla konkretnych osób, tylko po prostu nauczyciele, proszę Państwa, to nie mają tak wynagrodzenia jak pozostali pracownicy. Każdego miesiąca wydatki na te wynagrodzenia są inne, bo a to są za nadgodzinę, a to za zastępstwa, bo ktoś zachoruje i to jest naprawdę trudno oszacować wydatki. Tym bardziej teraz doszły właśnie te dwie nagrody jubileuszowe. Dlatego można wiedzieć, w jakiej wysokości te nagrody, czy nie? Nie powiem Panu. Nie powiem. Dlatego, żeby się tu zabezpieczyć, bo to postanowiłam zwiększyć plan wydatków na wynagrodzenie w szkole w Jeziorach. Ale na pewno Pani skończy to 87 tysięcy wyliczyło, nie? Szacowałam przewidywane wykonanie do końca roku. Czyli nikogo nie zatrudniamy, nikt na urlop zdrowotny nie idzie? Nie, to nie jest na jakieś tam dodatkowe, nie? Dobrze, czy ktoś jeszcze? Chciałbym zadać do tego budżetu pytania? Nie widzę. Prosiłbym Pana informatyka o kończenie głosowania. Za przyjęciem uchwały jest 11 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 11. Wolne wnioski i zapytania. Może na sam początek byśmy podjęli głosowanie w sprawie tego stanowiska, w sprawie reparacji. Proszę o podniesienie ręki, kto jest za przyjęciem tego stanowiska. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem. Siedmiu radnych jest za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Cztery radnych. A więc stanowisko zostało przyjęte. Czy ktoś chciał zabrać głos w wolnych wnioskach i zapytaniach? Nie widzę. Chciałem powiedzieć jeszcze tak, że 23 października będziemy mieli komisję, a 30 października, to jest poniedziałek, będzie sesja. Sesja o godzinie? Poniedziałek? 15? Poniedziałek. O 15, tak? 15, tak jak zawsze. A to jest, panie Marcinie, bo to jest 30. Myślę, że później będzie tak, żebyśmy mieli forum. Punkt 12. Odpowiedzi na zapytanie mamy zrealizowane. Jeszcze raz, to bo ja tak. 23 październik komisja, 30 październik sesja. Komisja będzie miała, tak? Tak. Dziękuję. Punkt 12. Mamy odpowiedzi na zapytania, mamy zrealizowane. Przechodzimy do punktu 13. Zakończenie sesji. A więc zamykam 58. sesję Rady Gminy Wiesiela Wielkich. Dziękuję za przybycie. Dziękujemy.